Cześć, witajcie z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Eee, witam wszystkich w filmie. Film będzie zatytułowany Czy na pewno potrzebujesz nowego komputera? Przedstawię po prostu, jak ja to widzę, na podstawie swojego komputera, który, który tu mam. I tyle. Eee, przechodzimy. Powoli do wszystkiego sobie dlatego położę. doświetlam sobie wnętrze komputera, bo po prostu słuchajcie. Jak widzicie, telefon nie łapie ostrości i powiem już wam co dokładnie tu mamy. Pamięci RAM dwa razy po 8 GB gudram i rdm 3200 mhz cel 1616 coś tam procesor intel pentium gold 6405 płyta główna gigabyte h510m s2h Zasilacz Big System Power 9. Nawet jego model widzicie. Tutaj to monstrualne bydle. To jest grafika Nvidia. A już pokazuje jaka. Nvidia Tesla. A model, model tej grafiki, raczej akceleratora graficznego to jest NVIDIA Tesla C870. Dysk twardy Seagate Barracuda 1TB na migawki TimeShift w systemie operacyjnym GNU Linux Ubuntu. Jest to mocny komputer, bardzo mocny komputer, który poradzi sobie ze wszystkim. I moje pytanie brzmi dalej: czy naprawdę potrzebujesz nowego komputera w dzisiejszych czasach? Nie przedstawiłem ostatniego parametru. Dysk na system operacyjny w tym komputerze jest następujący. No. No i oczywiście ostatnie karta Wi-Fi Bluetooth gigabajta, którą też przedstawiałem na kanale. Wszystko działa zarobiście. A tak wygląda antenka od yy, tego, yy, tej karty sieciowej. I tu jest przykręcane. I chciałem też przeprosić od razu na filmie za drobną pomyłkę, bo dysk na kopie Time Shift. Znajduje się tu. To jest właśnie dysk M2 SSD, na którym zapisuje migawki systemowe w systemie Linux Ubuntu Timeshift. Na tym dysku, a ten dysk Seagate służy jako magazyn, albo na multimedia, bo już nie pamiętam na co on był. Ale przepraszam za pomyłkę Każdy ma prawo się pomylić. I pokażę wam jak to wszystko wygląda w środku, zobaczcie, tak pięknie to wygląda. Model dokładnej płyty głównej macie. Procesor też każdy wie, jaki był. Już ten komputer omawiałem. Ja tylko wam pokazuję go, dlatego, żeby zapytać się, czy naprawdę potrzebujecie nowego komputera w dzisiejszych czasach. A tutaj mam swoją starą kamerkę. Microsoft Livecam 3000, która sobie leży tu w środku i czeka na lepsze czasy a teraz przedstawię swój drugi komputer no to moi widzowie trzymajcie się, bo teraz wywali was z butów zaczynamy zasilacz w tym komputerze to Be Quiet! Straight Power 11 o takich parametrach 650 W. Czekajcie, może zmienię o w takich parametrach. I zaczynamy. Procesor pod tym chłodzeniem ferra 5 to Intel i 9, 10 generacji. 10900. 10 rdzeni, 20 wątków. jedziemy dalej. Pamięć RAM. 4 razy po 8 gudram i RDM 3200 CL16 16 coś tam. Razem 32 GB. Płyta główna to jest B500 B560MDS 3H. Poczekajcie. V2. Karta graficzna XFX Radeon RX 588 8GB XXX OC Edition Którą kupiłem w 2019 roku za niecałe 831 zł Tak karta wygląda od spodu Nieźle, nie? Dosłownie tutaj wszystko jest upchnięte na styk Będę robił tutaj aranżację okablowania, ale na razie mi się nie chce, no bo to wszystko chodzi. No, no, mamy tu dysk Kingmax, który jest o pojemności 960 GB. Jest to dysk multimedialny. Tu mamy dysk Seagate'a Barracuda. 2 TB, który jest na migawki w systemie Linux Ubuntu Timeshift. I tutaj są na tym dysku też robione kopie zapasowe za pomocą programu ubuntu, w Linuxie ubuntu deadap. Deadup, deadap. Czyli inaczej kopie zapasowe. Jakby ktoś nie dowierzał, no to widać, widać on. O, macie. 2 terabajty. Hmm. O, jedziemy dalej, bo to moi mili kochani, nie koniec. O! Karta Wi-Fi WiFi Fenway, którą przedstawiałem na swoim kanale AX3000. No i karta dźwiękowa Kravit. Yy, już Wam mówię. Yy, Kravit yy, Audi FX, którą też pokazywałem, jak montowałem mojemu koledze komputer dla rapera. To jest ta sama karta muzyczna. Dźwiękowa znaczy. Przepraszam, dźwiękowa karta, a nie muzyczna. Wiem, że zaraz dużo ludzi się do mnie dowali o takie pomyłki, ale ja jestem człowiekiem, a nie pieprzonym robotem i mam prawo się pomylić. No i moje pytanie, moi kochani widzowie, brzmi następująco. Czy naprawdę potrzebujecie nowego komputera? O, poczekajcie, bo tutaj się patrzy, że mi o, wtyczka się do dopięta. Czy naprawdę potrzebujecie... W dzisiejszych czasach nowego komputera. Ten komputer działa na podzespołach, które już swoje lata tak naprawdę mają za sobą. Procesor jest z dziesiątej generacji Intela. Pamięci są, które mają, no może rok. Płyta główna jest najnowsza, ale karta graficzna to jest rok 2017 i ona dalej daje radę. Dysk twardy jest najnowszy. Zasilacz ma rok. Ale to wszystko daje radę. Ja, jako inżynier komputerowy, zadam wam jeszcze raz to pytanie: i piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Czy naprawdę potrzebujecie w dzisiejszych czasach nowego komputera? Czy nie możecie sobie zmodyfikować istniejącego? Bo ja cały czas, widzicie, modyfikuję istniejący, przepraszam za to, za tą ciemność, ale muszę się podnieść. Ale jedziemy dalej. Tutaj mamy dysk Seagate 5 tb na całe multimedia. Tu mam filmy, muzykę, zdjęcia, wszystko na tym trzymam. A tu mamy nagrywarkę na USB, DVD, CD, ASUSa którym kupiłem w Mediaexpert za niecałe 140 zł. No i oczywiście kabelek typu C do ładowania i komunikacji z telefonem w systemie Linux. I ja wam o tak pokażę, i się zapytam. Moi kochani widzowie, czy w dzisiejszych czasach w 2023 roku naprawdę, ale to naprawdę potrzebujecie nowego komputera? Bo ja uważam, że nie. Piszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk.